Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się dziś w grze Henry Stickmin Collection, czymś tak. Teraz nawet nie pamiętam do końca nazwy. Ale tak, ogólnie Henry Stickmin, odcinek trzeci. Epizod trzeci. W grze też. Infiltrating the Airship. Bardzo, ale to bardzo rozbudowany, można powiedzieć, poziom. Posiadający 60 faili, 17 achievementów i 58 bio. Tak więc tak, chciałbym wstępu powiem, że jest dużo mechanik, powiedzmy, przynajmniej z tego co kojarzę, bardzo specyficznych w swoim działaniu. Dlatego też nie dziwcie się, że niektóre rzeczy może być robił w konkretnej kolejności. Mówię tu konkretnie o potencjalnie chyba to było, jeśli się nie mylę, trzech. Potencjalnie to były chyba trzy ścieżki, które tutaj będziemy mieli okazję doświadczyć. Więc tak, nie dziwię się, że będę robił w takiej, a nie innej kolejności. Przy czym jest to dosłownie kwestia tylko i wyłącznie tego, że właśnie chcę wszystkie achievementy wam pokazać. Jeśli bym był w innej kolejności, to bym był zmuszony po prostu robić to kilkukrotnie. Ale tak, starczy gadania, play. No i tak. Okej, czyli ty bio nie można zbierać. Bo nie byłem pewien. You've been quite elusive. Nie, można skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. You've had some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. You know they're guilty, you just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Okay. How do you want me to bring you in? Więc teraz tak. Pierwsze co zrobimy, to sticky hand. I teraz tak, od czego by tutaj raz dalej zaczynać? Zero point energy. Okej, głównie po to, żeby mieć faila z głowy. Teraz volant chain. I jeśli się nie mylę, to powinno dać nam sukces. Okej, już ich mam. Uwaga, uwaga. A w środku tylko misiek. No, jak widzicie, fail. Ale mamy achievement. Więc jej. Teraz mapa. Musimy wrócić na sam początek. I tak, żebym był pewien, co teraz mam robić, jeśli chodzi o kolejność? Bo jak mówię, trzy jakby ścieżki musimy zrobić w konkretnej kolejności, żeby mieć łatwiej potem z achievementem, więc... A wydaje mi się, że z tego co kojarzę, że jeśli chodzi o pierwszą, to będzie ona na grapple gun. Okej, chyba... Zobaczymy zaraz, czy to będzie to. Bo akurat początek tej ścieżki pamiętam. Z moich dawnych, dawnych lat. Jeśli naprawdę... tak. I tutaj będzie spoiler, delikatny. Jeśli okaże się, że to jest prawidłowa opcja, to jesteśmy w dobrej drodze. Ale najpierw... Od czego by tu zacząć? Dobra, wiecie, zobaczymy od razu to. Teraz to będzie szybciej, jeśli chodzi o takie kwestie. Powiedzmy tego, czy to jest to, co myślę, czy... Dobra, to jest to, o czym myślę. Klucz. A przy okazji musimy jeszcze raz wrócić. Zapomniałem o gościu. A chcę łapać biosy od razu, żeby potem nie mieć problemów. I tak, klucz jakiś tu mamy. Co dalej? W sumie nie wiem. Winda, wentylacja i komputer. Zobaczmy od komputera, może.
O nie, tylko nie cywilizacja 5. Tylko nie to. Tylko nie to. A jeszcze raz muszę niestety. Głównie dlatego, że nie zdążyłem kliknąć na człowieka, jak zwykle. A niestety. Ale tak, cywilizacja 5. Gra, w której rzeczywistość przestaje istnieć. A, już tego gościa mam. Okej. To teraz... Wentylacja? Okej, dobra, wentylacja okazała się prawidłowa. I proszę, piękny kryształ. Dobra. A... Okej. Żeby nie było fejla, może będziemy zbierać później. Na razie po prostu... Będę głównie grał w taki, a nie inny sposób, żeby... A, jak to się nazywa? No, żeby po prostu to przechodzić. A fejle kiedy indziej. Dobra. Teleporter? Może? W końcu zadziałał? W sumie nawet nie pamiętam, czy on już razem zadziałał, czy nie. Uwaga i... Okej, chyba jednak to. To teraz co tutaj zrobić? Wydaje mi się, że to się okaże zwykłym ołówkiem, ale dobra, wolę zobaczyć. Okej, dobra. Okej. Nie był zwykły, ale no powiedzmy, że... Tja, to jest, czyli co? Żelki? Oj! Okej, nie żelki. I są tu suchary, więc co? Skok po prostu? A no tak, no to było oczywiste, przecież byliśmy po stronie tamtej. Co do znaczenia? A, jakiś gościu. Okej, mamy klucze. Po prostu tego gościa uwolnimy. Okej. Okej. Dobra. Okej. Okay. No, nawet nie rozumiem, za co dostanę tego achievementa do końca, ale jeszcze raz. Przy czym, pozwólcie, że... Jakby powtórzę segment poprzedni. Bo tutaj wydaje mi się naprawdę, że będzie... I że jest jedna rzecz, którą po prostu muszę zrobić, a nie zdążyłem. A, gościa już nie ma. Mam nadzieję, że to znaczy, że mam to, co było potrzebne, bo jeśli nie, no to będzie kiepsko. Ale tak, Wizard Magic? Okej. Nope. Roll to one. Okej. Okay. Okej. Okay. W takim wypadku pewnie tu są... jak to się nazywa? Tu musi być magia jakiegoś takiego systemu RPG, w którego nie grałem. Bo w żadnym się nie spotkałem z tym, żeby... Jak to się nazywa? Magia na jedynce miała... zamrażać ciebie. Ale okej. Okay. Chyba, że to... Bo to tylko Wild Magic. No to wtedy okej, okay, ale... Czarodziej i Wild Magic, którym się kojarzy tylko z naprawdę, naprawdę starymi edycjami. Niektórych systemów, jak na przykład D&D. Dlatego wątpię, że to było to. Ale co, papieryzacja? Serio? Okej. Okay. Okej, okay, ciekawe wygląda, spapieryzowane. Będę się jeszcze raz, bo nie złapałem tam tego gościa, który tam spadł. Niestety. Jak mówiłem, biosy chcę po prostu wyłapywać od razu, bo potem będę płakał, gdzie mi jakiego brakuje. A po ostatnim poszukiwaniu biosów, tak mi się też to było ostatnio, wolę nie musieć się powtarzać. Więc tak, uwaga, tu spada. No, nie zdążyłem! Ale dobra. Mam przynajmniej inną rzecz, którą wydawało mi się, że wcześniej miałem zdobyć, ale to jednak tutaj. Tak więc...
takim wypadku, no, jest dobrze. I teraz co tak naprawdę tutaj zrobić? Bo w sumie nie jestem pewien. W sensie... Pewnie najbardziej dziwna opcja będzie tą prawidłową. Jak mówię, fejle możemy zbierać kiedy indziej, więc niech będzie to. Aha. Okej, okay. Czyli nie to co? Manipulator grawitacyjny? Co? A, okej. Okay. Popchał, zamiast przyciągnąć. Wow, czyli taka najbardziej sensowna opcja z punktu widzenia ogólnego jest naprawdę tą prawidłową? Okej. Okay. Okej, okay, mamy dwa biosy nowe. Kolejny nowy bios. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's going rogue? All right, move to plan B. Cone reinforcements and move in. Okay, wielka akcja się dzieje. Yes, Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need him. Oh. Długa scena, więc... kiepsko będzie, ale niestety muszę jeszcze raz. Proszę bardzo, czemu mi nie klikło ich? Powinno. Masakra. Nie, ale jak mówię, biosy są zbyt istotne, żebym miał ich nie zbierać od razu. Okej, okay, tych dwóch mam. Tam tego nie miałem, okej. Okay. No cóż, niestety. I ponownie trzeba to odlatać. Okej, okay, tak, oczywiście. Znowu wyląduję tutaj. I teraz najgorszy segment. Musimy wyłapać tych wszystkich tutaj. Nie, dobra, nie da się. Chyba. Więc trzeba coś przyjmować. Muszla? Może? Co? Co? Sam nie wiem, jaki był jego plan, ale okej. Okay. Parasol? No nie, 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 nie klikło mnie. No, no, jeszcze raz. No, przepraszam bardzo, czy ich, nie da się ich kliknąć, czy trzeba mączyć mi tak z myszką? Dobra, nie przejmuj mi się w tym razie. Okej, okay, tego się udało. I... okej. Okay. Czyli zbroja. Z tego, no. Proszę bardzo, halo. Czyżbym miał wykrzaczyć? Tak, widzimy się za chwilę, bo chyba mam o tym wykrzaczyć. Dobra. Jesteśmy ponownie. Ja zaczynam więc jeszcze raz, muszę zrobić to samo. I miejmy nadzieję, że żadne biosy mi się nie pominęły. Jeśli pominęły, to się wkurzę. Ale niestety. No i tak, zbroja. Jak mi skądś ją kojarzył, ale niestety nie powiem skąd, więc... no. Powiedzmy, że po prostu jest zbroja. Ale fajnie. Dobra. O! Kołeła. Wszystkich tych biosów nie jestem w stanie wyklikać. Dobra, tutaj biosy będę zbierał po tym jak... albo jeśli się uda to zrobić. Okej. Okay. 1, 2, 1, 4. Ciekawe, że to tutaj było. Nie kojarzyłem takich rzeczy, ale dobra. Ogólnie to jest kod, który będzie potrzebny do zdobycia innego achievementu. 1, 2, 1, 4. Okej. Okay. Póki co pierwsza płyta. Okej. Okay. Co się tam dzieje? Halo, przepraszam bardzo, gra. A nie, dobra, wydawało mi się, że znowu skraszyłem, na szczęście nie skraszowało, więc jest chyba dobrze.
Aha. Okej. Dobra. Ciekawe. A to... O! Laser cut jakiś. Okej, skąd tam się wzięły rakiety? Okej. Deb? Okej. A energy bomba chyba będę musiał... Tam pisał o energy bombie jakimś. O, smutno. A, nawet nie ma żadnego napisu na fejlu. Okej. Czyli prototype, okej. Dobra, a ja w takim wypadku odpalam prototype'a, zobaczymy co tutaj się stanie i żeby nie było, jak tylko uzyskamy zakończenie, bo wydaje mi się, że to może być już blisko tego. To tak. To wtedy... skupię się na tym, żeby wyłapać tutaj wszystkie biosy. Okej. Upane. Piękne. Taki... Dobrze kojarzyłem, że to będzie blisko końca. Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Dobra, mamy to. Rank Pure Blooded Thief. Czyli czysto krwisty kradziok, inaczej mówiąc po mojemu. Świetnie. Okej. No teraz jak mówiłem, ja tutaj spróbuję. Chociaż nie, zanim będę jeszcze łapał biosy, to zróbmy fejle. Żeby po prostu ścieżka była skończona, jeśli chodzi o fejle. Aha. Okej, czyli to była kapsuła ratunkowa, a nie winda. A tutaj mamy wszystko w takim wypadku, to jeszcze teraz wcześniej. Pianka? Oj, to się źle skończy. Dobra. Joy Buzzer? Nie wiem, jakby to miał pomóc, ale okej. Okej. I ostatnie bomba. Okej. Dobra. W takim wypadku... Wracam po prostu tutaj i spróbuję poszukać jak najwięcej biosów. Widzimy się, jak tylko się tym zajmę, bo wiem, że dla was to będzie męczące. Okej, wygląda na to, że udało mi się wyłapać wszystkich. I powiem wam tyle. Okropny. Bardzo szybko uciekał, bardzo szybko znikał. Widać po tym, że ma 3 gwiazdki, bo jak zauważyłem, im łatwiej coś złapać, tym ma więcej tych gwiazdek, mniej tych gwiazdek. On też szybko znikał. Ale tak, jeśli kogoś brakuje, to będę tutaj szukał później. Jednak wydaje mi się, że to może być wszystko, bo od tego zaczyna się właśnie pierwszy, którego tu spotkaliśmy. Wszystkie pozostałe były relatywnie prostsze od tego. Ale tak, udało się, więc jej. A teraz idziemy do mapy, zaczynając całkowicie początek, od początku. Trochę ma sumę szalę, ale... Herpes. I teraz musimy zrobić tylko jedyną rzecz. Tutaj po prostu wykonać akcję, taką jaką jest przejście tej ścieżki. I na ostatniej z ścieżek... W sumie nie tyle, co całkowicie ostatniej, co na ostatniej opcji ścieżek, że tak nazwę. Będziemy mieć już tego dziwnego achievementa, po którego tutaj tak naprawdę biegnę. Ale tak, póki co skupmy się na tym, co jest najważniejsze. Czyli na tym, żeby móc ogarnąć, która opcja wydaje się być lepsza.
Już dobra. Weźmy już fejle, bo czemu by nie? Wiem, że na pewno będzie fejlem przez wiatr. Tak, suchary po angielsku, bardzo lubię. C4, wydaje mi się też być fejlem. Okej, no, jest fejlem z takiego powodu, jakiego myślałem. Ładnie. I teraz odkurzać czy zapukanie? Wydaje mi się, że... Puszę będzie zapukanie, więc weźmiemy zapukanie. Mamy bio, fajnie. I odkurzać? Okej. Okay. Włączymy go w odkurzaczu. Incriminating, okej. I tutaj musimy wpisać teraz tego koda. Jeśli nie mylę, to było 1, 2, 1, 4. Dobra. W ogóle fajny dźwięk, taki nawiązujący do Żeldy oryginalnej, jeśli się nie mylę. Mogę się mylić, żeby nie było. I to jest tak, Disguise, Clue, Transdimensionalizer. Okej, ja wezmę to jest takie ciekawe. Okej, oczywiście. Ja i uwaga, co to zrobi? First Dimension. Okej, czyli memu ją po prostu z... To na ilu wymiarach jest... Clay czy Disguise? Wydaje mi się, że sensowniejszy będzie Disguise z Clay. Najpierw weźmy. No, we can't do that. Well, man. You do realize how much a solid gold cannon would weigh, don't you? Dude, we totally got enough power. What do you think, man? Well, I'm still kind of new here, so I'm not really sure what to say. Zadziałało. Door's jammed again. Oh, hey, you see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just, help you get across that gap. Ciekawe, że jest tutaj dziura ta wcześniejsza. Tak, to jednak nie był fail, dobra. Więc teraz musimy coś tutaj zrobić. I tak. Najpierw pokażę wam najlepszą opcję, jaka istnieje, czy jedną z najlepszych opcji, które istnieją w Henrym Stickminie. I musicie wiedzieć. Z góry to mówię. Nie spodziewajcie się, żeby ta opcja kiedyś była dobrą opcją, bo przynajmniej ja nie pamiętam, żeby w mojej karierze z Henrym Stickminem kiedykolwiek była dobra. Charles. No. Oto, o co chodzi z tą opcją? Charles decyduje się swoim helikopterem zderzyć się z problemem. Tyle w temacie. To jest tak z takich pozostałych... ...bąbelków grawitacyjnych? Oj. No tak. Okej, okay. Nie zadziałało. Okay, tak, platforma. Piękne, piękne. Więc RoboHelper. Ciekawe, że w sumie coś takiego jest prawidłowym wyborem, ale okej. Okay. Nawiązanie do oryginalnych gier serii Sonic. Nie może tych pierwszych, ale tak, ale i tak oryginalnych. I tak, znowu gościu. Czy nie może od remote accessa? Okej. Okej, pięknie. Tego nie każę. Oczywiście. Oczywiście. Piękna opcja. Mind control? Wow, this guy really is a moron. Can't believe he does not open a door. Whoops. Okej. Okay. Okej, okay. Czyli co? Cpienie kości? Serio? Okej. Okay. Jednego gościu. Oh man, okay. I remember this.
thing nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Ooh. Oh, hello, Mr. Spider. Alright, you got some energy. Co to działało? Wait, there's no way you're getting through there. Lots of guys, and there's lots of guns, that's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Okay. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Wyłącz moc? Przekieruj moc? Nie potrzebuję twojej pomocy. Okej, okej. Biada moc będzie prawidłowy prawdopodobnie. Więc weźmy wszystkie inne opcje. Okej, turning down the power now. Jak? Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? W sumie nie wiem, co więcej powiedzieć o tym wszystkim, ale tak. Nie potrzebuję twojej pomocy. Ja ciebie się wiadomo, jak to się skończy. Mhm. Tak. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? To teraz bierzemy ostatnią opcję, która raczej nic nie zdziała, a potem bierzemy prawidłową. Okej, okay. Ja zadać będę za to. Jej. Okej, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Dobra, miło. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors and I'll get you on the chopper. Hey, what are you doing? Yeah, we got a situation down in the cargo bay. Sleeping gun? Czy gasning gun? Okej. Aha. Okej, nie zadziałało. To bomba bananowa? Oczywiście, wormsy. Wybaczcie. Pchnięcie, ale tak nie zdążyłem po prostu tego... wyciszyć. A do tego nawiązania nie znam niestety. Flashbang. Oj. Oj, no, oczywiście. Ja już myślałem, że to może się uda jakimś cudem, ale nie. Force gun jednak. Ciekawe. Aha, dobra, ten gość już był. Okej, udało się. Government supported from private investigator, czy coś tak. A. Nie, dobra. Okej. Udało się. Zobaczmy w takim wypadku teraz piękną kwestię, którą są BIOSy. Ciekawe mam tego. Którego. Mogę powiedzieć, że nawet, co jest ciekawe, nie kojarzę się kogoś bardzo. Potem jest dużo takich, których nawet nie miałem okazji zobaczyć, chyba. Nie wiem, może jakieś jest okazja. Spróbujemy oczywiście. No tutaj jest dużo takich, których jeszcze nie miałem okazji zobaczyć. No ale tak, spróbujemy. W takim wypadku, weźmy fejle. Oh, man, I remember this. Good thing nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Najpierw nic nie zróbmy. Oh man, that duck just flew right into the propeller. Oh, what a mess. Okej. Pierwsza rzecz zrobiona. Oh man, I remember this. Czemu nie zrobiona? Nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Teraz Falcon kick. Oj. Tak. Oh man, I remember this. Dobra, dobra, szybko. Nie mamy całego dnia. Gościu. No i no, że star. Okej.
Nie trafiłeś. Jak ze mnie trafiłeś? Coś tego typu? I tak, these guys? So we go up to 3 caliber. Hey, you there. What do you think you're doing? It's Smith, right? What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. I to już nie udało się. Świetnie, świetnie, po prostu. Tylko, jakby to powiedzieć, tutaj widać, mamy kilku gości, fajnie. A nie, dobra, to są nowi, których spotkamy na ostatnich ścieżek. Ja dzisiaj nie myślę. Ale okej, okay, przynajmniej na ostatnich ścieżkach, bo tak naprawdę są tutaj dwa zakończenia, które możemy w tym momencie uzyskać, jeśli się nie mylę. Więc tak. Po prostu trzeba będzie tu jeszcze ogarnąć wszystko. A, nie, przepraszam, muszę jeszcze raz tutaj przyjść. Zapomniałem o jednej bardzo, bardzo, bardzo głupiej rzeczy. A, tak. Tak właściwie można powiedzieć, że skarżam sobie w tej chwili, że było coś takiego. Tak, osobiście nie mam okazji, czemu nie miałbym okazji tego znać, gdybym po prostu nie słyszał o tym. Kiedyś sobie przypomniałem po prostu o tym. Uwaga, uwaga. I teraz muszę tylko N znaleźć. Muzyczka. I achievement. Znana linia z filmu. Nie aż taka znana. Dobrze, sobie przypomniałem o tym achievementie w tym momencie, bo to... Dla mnie przynajmniej to jest strasznie głupi achievement. Ale no, hej. Są achievementy. Ja muszę zbierać achievementy. Więc tak, mam nadzieję, że się nie obrażycie za takie coś, że sobie nagle przypominam, czy mam jakieś takie... Może nawet nie sobie przypominam, co. Przypominam jedna rzecz, a druga mam dosłownie notatki na takie dziwniejsze tematy. Hey, Ben, I'm ale tak, at the numbers kolejna here. Rzecz. What do you think? Ah, yes. Let me have a look. Okej, okay, oni są. Okej, okay, to jest najbardziej fińska wersja ze wszystkich, już teraz pamiętam. Krzesło czy laser? No co by tu wybrać? Perser, laser czy czerw? Iść po fejle czy iść po prawidłowe wykonania? No. Wydaje mi się, że powiedz. Dobra, pójdźmy po fejle. Co mi tam szkodzi? Laser, dajcie mi być dobrym wyborem na fejla. Mhm. Tak. I teraz weźmy krzesło. Jak już mam fejlować, to fejlujemy. Co? Krzesło jest dobrym rozwiązaniem? Spikes? Fail. Dobra, ale wracając do tego, weźmy w takim razie first, żeby już mieć te faile z głowy. Jako, że już siedzę długo nad tym odcinkiem. A, i w sumie jeszcze taka jedna rzecz, o której warto byłoby mi też wspomnieć. Gra crashuje mi, jak mam na pełnym ekranie, więc muszę grać w oknie. Ale tak, to już ogarnięte, więc teraz tutaj czasówka. Kolce nie zadziałały. Więc zrobimy nic. Okej, okay, suchar. Teraz boost. Nawiązanie do kolejnej... Kolejny raz nawiązanie w sumie tego do... szunika. Ale tak... I w tym momencie robimy najgłupszą rzecz, jaką można, a która zadziała, czyli hit. I uwaga, mamy achievementa, po którego tak daleko leciałem wcześniej. W te wszystkie podejścia. Beagle Sword Get. Beagle Sword. I tyle. Achievement. Już to wszystko zrobił prawidłowo.
okno, coś się dzieje. Nie zdążyłem wybrać, ale okej. Więc można powiedzieć, że się udało. Bardzo dobrze. I teraz tak, coś jeszcze tu chciałem powiedzieć, ale nie pamiętam co. A to już trudno się mówi. Po prostu się pogubiłem trochę w tym. Och no. A i teraz co pomoże? Powiedzmy metalowa rękawica? Nie. Byłoby ciekawie, gdyby się zmienił w Sorosana. Trochę prawdy, ale... Ale tak. Nie będę wybaczyć też, że nie czytam tych wszystkich opisów. Warp? Czemu nie zadziałał ten warp? Warp czy... Nie no. Znowu nie zdążyłem? Przepraszam bardzo, to już się robi... Wkurzające. Ja rozumiem, że quick time event, no ale... Ale no... Niech będzie. Warp? Aha. Niektórzy nie są wystarczająco dobrze przygotowani mentalnie na wymiary pośrednie. Dobra, czyli fasolka jest prawidłowa. Co mi z nim jest dziwne, no ale z drugiej strony... Tak, w ten sposób działa fasolka we wszystkich kreskówkach i... niektórych filmach, serialach, memach. Okej, okay. Tamtego gościa uwolniliśmy w innej wersji, co jest takie zastanawiające. I teraz tak... Metal Band? Oj, nie zadziałało. Ale też szczerze spodziewałem się takiej opcji, dlatego też to wybrałem. Tam jakiś ciekawy tekst, to niestety go przegapiłem. Przez to, że szybko klikam retrain, podobno na turnę. Robopants? Może? Okej. Okej. Czyli co, Rocket Jump? Nie, wyglądałoby jakby też miał zlamić, a jednak nie. Okej, czyli jesteśmy już na tym etapie. Gdzie możemy wybrać dowolną opcję, bo obie są prawidłowe. I tak, mamy różne opcje. Nie wiem, czy muszę wszystkie wybrać, czy nie. I tak, do czego to jest konkretne nawiązanie, też nie jestem aż taki strasznie pewien. Get that backfired. Tak, słuchaj, teraz muszę czytać. Tak, będziemy musieli wszystkim zlamić. I naprawdę nie wiem, do czego to jest nawiązanie, szczerze mówiąc. Ja się kojarzę to, ale nie jestem pewien, z czego to było. Blitz, może? Nie wiem, jak to miało działać, ale okej. Wydawało mi się naprawdę, że to zadziała. No, zgadzam się trochę z narratorem. Tutaj czytam w sumie komentatorem, narratorem, nie wiem jak go nazywać. No, ten, który jeszcze znacznie weźmie fight. Po prostu zadaje trochę obrażeń. Nic takiego. A on już to w nas bomba. Ze wszystkich opcji wybrałeś walcz, jak nudno. Przy tym tutaj też się spodziewałem, że to nie zadziała. Ale, żeby nie było, początkowo... Myślałem, że magia może zadziała, może co blitz zadziała, ale... Fajnie, coś podejrzewam od początku, żeby to najbardziej podstawowe, czy co, narzędzie? Serio? Okej. Okay. Nie kojarzę, że to będzie jakąś piłą mechaniczną i tym podobne. Ale niech będzie. Daliśmy radę, super. Później też trzeba będzie wrócić. No i mamy achievementa za co? Od razu wrócimy. Wolę mieć fejle już skończone. Jojo tym razem, czy mi jojo. Nie można
Runaway. Nie można autofighty, można bash, psychom side, defense i goods. I tego stylu tym bardziej też nie znam. Zacznijmy może od basha. Okej. Okay. Przegraliśmy od razu. Jak myślisz, co spowoduje uderzenie jego jojem? George'em, yo, czy jakośkolwiek, co by inaczej nazwać, ale nie wiem, co to miało być, ale tak. Psy, C-Flash Beta. Aha. Tam nie mógł przestać płakać, coś takiego, a tutaj nagle... On nas strzela, znowu będzie. Czyli co, Goods to będzie? Pewnie tak. Ale jeszcze zobaczymy defense, chociaż to jest... Podejrzewałem, że prawdopodobnie nie zadziała. Aha, oczywiście. To było akurat takie do przewidzenia też, że obrona nie zadziała. Najlepszą ofensywą jest obrona, ktoś... To nie odniósł sukcesu. Dobra. A nie rozumiem, czemu Goods. Co jest takiego w tym Goods całym? Wystrzelił multipocisk... Butlową rakietę? Strasznie dziwne, ale okej. Okay. Zrobiliśmy ekspy, super. Oh my goodness. Bound to earth. Okej. Okay. Teraz już mniej więcej mogę złapać, co to było. Bo tak... NES kojarzy mi się tylko poza konsolą, oczywiście. Nintendo Entertainment System, czegoś tak. To też kojarzy mi się z jedną postacią. Jeszcze nazwać bym to Bound to Earth, to od razu mi się kojarzy z tym Earthbound. Czy to jest prawda? Nie wiem. Też mogę mylić nazwę, ale jeśli... Ale tak, tam jest zarówno NES, jak i sama no, nazwa gry. Okej. Okay. A nie zdążyłem jednego bio. I okej. Defeat my right hand man. I surrender the airship to you. Okej, mamy wszystkie biosy. Super. I tu się pojawia właśnie to, dlaczego mówiłem, że będą dwie opcje. Właśnie dlatego mówiłem, że to będą dwie opcje. Bo są dwie opcje. Możemy albo pójść po stronie ich, albo po stronie ich. I... Zrobimy obie, bo to jest bardzo szybkie. Ale najpierw zrobimy fejna. Mhm. Butterfingers. Nie rozumiem tego, ale tak, wiedziałem, że jest tu po prostu achievement, dlatego też to zrobiłem. I teraz tak. Czołg. Wiem, że dziwne, ale tak. Czołg zadziała. Okej, okay, w 2013 dostał przebaczenie na tej ścieżce. Okej, okay, kolejny achievement, kolejny sukces. I... Wiem, że jest tu jeszcze jeden głupi achievement bardzo, ale nie jestem pewien. A może to nie było tutaj? Może to było na tej drugiej ścieżce? Nie jestem pewien. Wiem ogólnie, że był jeszcze jeden fail. Dzisiaj fail, tylko dziwny achievement. Oczywiście. Mamy wszystkie faile. I achievement za to. A teraz pora zrobić ostatnią opcję. Zdobyć ostatnie achievementy i zakończyć odcinka. Okej, okay, wybacz to cięcie. Ale tak, sprawy, jak zwykle. Okay. I to jest tak, Damis.
Tym samym ostatnia rzecz do zrobienia tutaj zostanie zrobiona. I dobrze, mamy to. You think they're all right? Pretty big fall. I'm sure Henry had a plan. What is... Tak, miał plan. Oczywiście, że miał. Henry! Okej. Jedna sprawa. Teraz muszę być bardzo ostrożny. Jeśli nie mylę, będę się tu gdzieś... Tak, właśnie to musiałem kliknąć, żeby dostać... Chyba ostatniego achievementa z serii tutaj? Nie. Widzę, że jeszcze jeśli nie zauważam szybki łup. Tak to określę. No cóż, w takim wypadku... Widzimy się za chwilę, jak go znajdę dziada. Niestety nie mam pomysłu, gdzie on mógł być. Okej, okay, jesteśmy zawrócenie z czołgiem. Bo tak... tutaj... są jedyne sceny, w których widzę tyle, jak to się nazywa. Brakuje mi słów nagle. Widziałem tyle słońce, żeby spróbować może co zrobić. Tam słońce, księżyc, wiecie o co chodzi. W tym przypadku słońce. Dobra, dawaj ta. Proszę. No cóż, nie udało ci się tym razem zrobić blarga. Czy tam lasera, inaczej mówiąc. No, i teraz mamy wszystko. Więc... świetnie. Udało się. Tym samym zakończyć to wszystko. I teraz... odciąga... rozdział czwarty. Uciekanie z kompleksu. 75 bio, 15 achievementów, 60 faili. Ostatnia z oryginalnych gier serii Henry Sigmund. Jednocześnie ostatnia, którą ja znam. Coś tak, tu będzie coś jeszcze. Ale co tam będzie? Tu niestety, albo na szczęście, pojęcia mam tyle co nic. No dobra, prawie tyle co nic. Bo w sumie wiem jedną rzecz. Jest tam to jeszcze bardziej w formie wybierania swojej własnej przygody niż tutaj z tym failami. Ale po prostu nic. Ale dobra, nie będę przedłużał, dziękuję wam za uwagę. Prawie 50-minutowy odcinek wyszedł, no nie, wstety. Typowia. Ale tak, to by było na tyle, więc no, trzymajcie się i hej, hej.